Kolejną serią rakiet z nowego katalogu, którą chciałbym Wam zaprezentować, jest seria Light Fighter. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, iż dotychczasowa seria Light Fighter, w której mieliśmy modele 7500, 7400, 7390 oraz 7000, była to seria produkowana tylko i wyłącznie na Europę. Rakiety były przygotowywane oraz projektowane przez centralę europejską i produkowane tylko i wyłącznie na potrzeby naszego rynku. Od tego roku to wszystko się zmieniło. Za proces przygotowania, za proces projektowania odpowiedzialny jest już Victor Sport Global, czego efektem są te trzy rakiety. Oczywiście uprzednie modele, tak jak już wspomniałem, czyli 7500, 7400, 7390 oraz 7000, w dalszym ciągu mamy je w ofercie. Ale wróćmy do naszych trzech nowych modeli. Co ciekawe, w tym roku, z racji tego, iż są to modele produkowane już przez Victor Sport Global, Victor zdecydował się na stworzenie kolekcji Light Fighter już z istniejących serii. I dzięki temu właśnie mamy rakiety, które wykorzystują technologie zastosowane już w innych seriach, a oczywiście cechują się tą bardzo niską wagą. I tak oto mamy Aure Speed Light Fighter, Drivexa Light Fighter oraz Trastera Light Fighter. Rakiety z serii Light Fighter to oczywiście bardzo lekkie modele, których waga oscyluje między 76 do 78 gram. W przypadku Aure Speed jest to 76 gram, Trastera 77, Drivex 78, więc ultra lekkie rakiety. Jednak seria Light Fighter to nie tylko niska waga, ale również szalona ofensywność tych rakiet. Można by pomyśleć, jakim sposobem, skoro rakiety lekkie kojarzą nam się przede wszystkim z modelami defensywnymi, z rakietami, które można by sklasyfikować jako pasywne, a tutaj dzięki ich niemalże 100% wyważeniu w stronę głowicy uzyskaliśmy naprawdę bardzo atakujące rakiety, które dzięki swojej wadze są szybkie w defensywie, a dzięki swojemu wyważeniu są szalone w ofensywie. Jeśli chodzi o parametr elastyczności, to Aura Speed jest rakietą średnio sztywną, Drivex jest rakietą elastyczną, co od razu czuć, a rakieta z serii Traster Light Fighter jest rakietą bardzo elastyczną i ona już tutaj nam się mocno pręży.